Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na jeszcze więcej chwil z Hogwartu, bo dzisiaj zabieram was na zajęcia z wróżbiarstwa. $140 katalogowo i 297 elementów to są dane techniczne, a jeśli chodzi o zawartość, no to mamy tutaj Harry'ego Pottera, Parvati Patil i rzecz jasna panią Trelawney, która uczyła zajęć z wróżbiarstwa. Ona do tej pory pojawiła się w pierwszej serii kolekcjonerskich minifigurek z Harry'ego Pottera, jak dobrze pamiętam, chyba w pierwszej. I tam była bardzo ładna taka ozdobna filiżanka, no bo pani Trelawney wszędzie widziała jakieś omeny śmierci. Ponurak był w co drugiej filiżance i ogólnie rzecz biorąc uczniowie raczej uważali, że jest zbzikowane, dopóki nie wypowiedziała przepowiedni, która się sprawdziła, no ale mogło jej się po prostu jakoś tak raz wymsknąć. W każdym razie mamy tutaj oczywiście książkę, która w środku zawiera salę do nauki wróżbiarstwa, czy też właściwie do bawienia się we wróżbiarstwo, bo nie wiem, czy można się tam za bardzo uczyć, jeśli po prostu nie ma się zdolności, to się ich nie ma, jak profesor Trelawney mawiała. No i mamy tutaj kryształową kulę, mamy też trochę oczywiście jakiejś takiej porcelany, żeby sobie zaparzyć herbatę, a potem widzieć w niej ponuraki. A jak chcecie zobaczyć to wszystko dokładnie, zapraszam na stół i będziemy się intensywniej nad tym zestawem pochylać. Zestawy w formie książek są naprawdę przyjemne z tego względu, że możemy zabrać je na przykład w podróż, rzucić do plecaka i zawsze mieć pod ręką jakiś ulubiony zestaw Lego. Mówiłem wcześniej o ponuraku, no i zwróćcie uwagę, że to jest nawet książka, która jest otwarta na stronie, która jest mu poświęcona. No i co? Profesor Trelawney, Harry i Parvati już czekają do tego, żeby uczyć się wróżbiarstwa. Bardzo dobrze też prezentuje się ta sowa, która w tym wypadku nie ma nadruków i robi w tej sali za ozdobnik. Mamy tutaj też całą masę wyposażenia, ale myślę, że nie ma co zwlekać. Otwórzmy pudełko i już widzę, że sowa w ogóle wysuwa się gdzieś tutaj na pierwszym planie, bo wygląda w ten sposób. No, ciekawy element, bo do tej pory wszystkie sowy, które miałem, były zadrukowane. Widzę też, tutaj mamy kryształową kulę. No i mamy też dwie części okładki książki. Ważne, pamiętajcie, że to jest nadruk, a nie żadna naklejka, która z czasem po prostu zejdzie. I już dawno nie miałem tych książek w ręce, teraz sobie dopiero przypomniałem, że one rzeczywiście nie są zbyt duże, ale po rozłożeniu dają radę. A jeśli chodzi o naklejki, jest ich tylko 6, ale te 4 są naprawdę ogromne. One tworzą oczywiście tło, które możecie też zobaczyć tutaj. Mamy schody, mamy też ten ozdobny lampion, tutaj mamy całą stertę filiżanek, no i też trochę wyposażenia. Instrukcja niewielka, pionowa, plus jeszcze luzem dostajemy taką płytkę, na której będziemy sobie oczywiście budować grzbiet książki. Ja w takim razie idę to zbudować i zaraz będziemy wgłębiać się w tajniki wróżbiarstwa. No i już jesteśmy na zajęciach z wróżbiarstwa. Oczywiście zaraz profesor Trelawney oraz Harry i Parvati powędrują na bok. My będziemy mogli poprzyglądać się temu, jak to wszystko wygląda. Aczkolwiek już teraz mogę stwierdzić, że zdecydowanie sala do nauki obrony przed czarną magią bardziej mi się podobała. Po pierwsze było jakoś tak mroczno, po drugie było jakoś tak bardziej klimatycznie. I też mam wrażenie, że chyba było więcej tych wszystkich zabudowań, było też więcej wyposażenia, ale żeby nie było, że narzekam na początek, ta książka też jest bardzo ciekawa, więc figurki na bok, pooglądajmy akcesoria. Wśród akcesoriów na pewno znajdziemy sporo porcelany do parzenia herbaty, jak i jej picia, żeby później oczywiście móc widzieć wszędzie ponuraki. Może w ogóle od ponuraka zacznę. Mamy tutaj książkę w takim bardzo jaskrawym kolorze. O, aż mi wypadła z rąk z wrażenia. I kiedy sobie ją otworzymy, to znajdziemy tutaj Tile'a 1x2 z nadrukiem i tutaj mamy właśnie ponuraka, który no, jest ułożony z fusów. Wygląda bardzo ładnie i to też podoba mi się, że mamy tutaj te takie specjalnie przygotowane, dedykowane dla tych zestawów nadruki. To jest naprawdę świetna rzecz. Drugą świetną rzeczą, którą można wyróżnić, to na pewno ta kryształowa kula, która, no, choćby kojarzy mi się z Palantirem, tutaj mamy taką transparentną główkę, która jest lekko tak zabarwiona na niebiesko, zakrywamy ją tą kopułą i dzięki temu mamy wrażenie, że coś tam w niej się rozpościera, jest jakaś taka mgiełka. Spoko, zdecydowanie na plus. No i mamy oczywiście jeszcze dzbanuszek, mamy też te filiżanki. Szkoda, że to nie są filiżanki zdobione z jakimiś takimi nadrukami po bokach. Uwielbiam takie drobne elementy, które zostały tak ozdobione.
Niestety nie wszystko jest idealne, ale i tak nie jest źle. No i oprócz tego mamy stoliczek, jeden, drugi, mamy też jakieś takie dwa siedziska, czy też niewielkie pufy. Tutaj mamy duży fotel, no i mamy też taką półkę, gdzie mamy jeszcze więcej porcelany, natomiast to już jest naklejka, więc możemy sobie wizualizować, że tego miejsca, z którego możemy sobie oczywiście brać kolejne filiżanki, jest nieco więcej, ale to nie wszystkie naklejki, bo jest jeszcze jedna, a właściwie nawet dwie takie ogromne z filiżankami i z innymi tematami do parzenia herbaty, więc teraz pokażę Wam książkę wraz z tą zabudowaną zawartością. No a tak wygląda książka i tutaj właśnie wspomniane wcześniej naklejki. Mamy tutaj wielkie schody, mamy też jakieś takie naprawdę ciężkie zasłony, a po prawej stronie mamy jeszcze więcej filiżanek, jeszcze więcej imbryków, kolejną szklaną kulę, no ale niestety są to właśnie tylko i wyłącznie naklejki. Bardzo ładnie wygląda ta środkowa część książki z tego względu, że mamy tutaj trochę jakichś takich zdobnych filarów. Tutaj mamy też szafkę, w której możemy schować książkę, stamtąd ją wcześniej wyciągnąłem. Mamy też tę sowę, która jest w takim piaskowym kolorze i tutaj tworzy ozdobnik. Dodatkowo mamy też jakieś takie okienka, jakieś takie niewielkie filary, które są po prostu meblami. No i tutaj również mamy zrobione takie dwa wejścia, łuki, które też są ozdobione jakimiś takimi gobelinami, które zostały tutaj spięte. Tak mniej więcej można sobie to oczywiście wizualizować i tłumaczyć. A kiedy książkę zamkniemy, o, to otwiera się szafka, ale to nie było planowane, to możemy zobaczyć też, jak ta książka wygląda z zewnątrz. No oczywiście mamy te łączniki, żeby przypiąć jedną książkę do drugiej. Tutaj znajdziemy szklaną kulę, która pojawiła się na grzbiecie, żeby wiedzieć, do jakiego przedmiotu jest to oczywiście książka. No i tutaj mamy tę wielką okładkę z przodu z bardzo ładnymi nadrukami, które też kojarzą nam się właśnie z wróżbiarstwem. No i dzięki temu możemy sobie już te książki jedną obok drugiej ustawiać i tworzyć kolekcję. To teraz pokażę Wam minifigurki. A bohaterowie prezentują się następująco i myślę, że w ogóle jeśli chodzi o profesor Trelawney, to jest jedna z najlepiej wykonanych minifigurek w historii w ogóle serii Harry Potter. Mamy tutaj po pierwsze bardzo fajne włosy, spod których wychodzi taka opaska. Ona może też być użyta jako włosy piratów. Myślę, że ojciec Jacka Sparrowa w ogóle by się nie powstydził takiej fryzury. Z tyłu mamy też alternatywny wyraz twarzy, mamy też całą masę nadruków na torsiku i na nóżkach. Naprawdę udana minifigurka. No a jeśli chodzi o Harry'ego i Parvati Patil, no to są oczywiście ubrani w takie tradycyjne szkolne mundurki. Parvati też dostała drugą buźkę, no a Harry też oczywiście ma buźkę numer 2, która jest taka nieco bardziej zasępiona. Tutaj ma opuszczony kaptur i ma rozpiętą szatę, ale myślę, że i tak profesor Trelawney pozamiatała totalnie wszystko. Gdybym ja miał do wyboru, czy wybrać się na lekcję z Moody'im, czy z profesor Trelawney, zdecydowanie wybrałbym Moody'ego i podobnie jest też, gdyby ktoś mnie zapytał, którą książkę bym wybrał, czy te do nauki obrony przed czarną magią, czy być może wróżbiarstwo. No i tutaj wybór byłby prosty, aczkolwiek ta książka też jest bardzo dobra, po prostu książka z Moody'im podoba mi się jeszcze bardziej i absolutnie nie ma się czego wstydzić, te dwie kolejne pozycje powinny zasilić wasze kolekcje dotychczasowych książek z Pottera, bo to naprawdę udane zestawy. Pamiętam, że na początku podchodziłem nieco sceptycznie do tego pomysłu, z tego względu, że byłem troszeczkę tak jakby nie do końca usatysfakcjonowany tym, co dostaliśmy wcześniej z Disneya, z tymi takimi zminiaturyzowanymi mini laleczkami. Tutaj dostajemy pełnoprawne minifigurki, dostajemy całkiem niezłe wyposażenie, no i myślę, że w niewielkich zestawach możemy też zamknąć ciekawą historię, no i dzięki temu też zabrać wszędzie ze sobą taką książkę i po prostu Harry Potter w wersji Lego może nam zawsze towarzyszyć. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!